dzisiejszy odcinek może obrazić kilka uczuć i to głównie będą uczucia Polaków. Bo jedno co ale można, on sam jest Polakiem. Ale jedno co o Łukaszu można powiedzieć, to on wiele krytycznych słów pod adresem Polaków jest to są osoby. Oj wiele. Zacznijmy może z kulturką ten odcinek. Nie, właśnie zacznijmy z kulturką. Dzień dobry państwu. Dzisiejszy odcinek lekkostronniczego poświęcimy najważniejszej osobie prawdopodobnie. Łukasz Stanisławowski. A to może bez nazwisk. Ten odcinek poświęcimy jednej z najważniejszych, a być może najważniejszej postaci w historii polskiego internetu, Łukaszowi. Nie, no można to powiedzieć, jak ten stary pisze, no postawił imię i nazwisko, to się pokazuje. Który urodził się 25 lipca 1979 roku. Muszę się uspokoić, nie wiem. Nie, jest okej. Okay. I przyjął pseudonim Testowiron. W internecie. Że ty to tak na poważnie chcesz zrobić. Bo to jest stary, no to jest naprawdę jedna z najważniejszych postaci. Ja, to, w podręczniku Historia i teraźniejszość, moim zdaniem powinien się znaleźć Testo. Wiesz, że on jest twórcą mema Polak z nosaczem? On wymyślił mema Nosacz Polak. To on i to jest dowiedzione, że to on jest autorem. Był przewód sądowy. Tak, był przewód sądowy, że on wymyślił nosacza. Tak. Tak. Co ty gadasz? Mm-hmm. O matko, ja się nie przygotowałem na ten odcinek. Drodzy państwo, to jakby dziś, to jest w ogóle lekcja historii, jakby usiądźcie się, lekcja, temat, siadamy i oglądamy, lecimy. Patrzcie, właśnie oglądam film o Polsce. Patrzcie, Polak, ja pierdolę, prawdziwy Polak, Czy ten człowiek nie wyprzedzał swojej epoki? Jak Leonardo da Vinci. Jak Michał Anioł, jak nie wiem, Pablo Picasso. Ja pierdolę, jaki Polak, to Polak, to ja nawet nie, kurwa. No tak, powiem tak, dzisiejszy odcinek może obrazić kilka uczuć i to głównie będą uczucia Polaków. Bo jedno co ale można, on sam jest Polakiem. Ale jedno co o Łukaszu można powiedzieć, to on wiele krytycznych słów pod adresem Polaków wystosował w swoim życiu. Oj, wiele, wiele. Tak? Oj, bardzo był krytyczny. Ile ty jego filmów widziałeś? Kilkadziesiąt. Gdzie? Na YouTube. I jego kanale? Bo on miał kanał, potem miał drugi kanał. Ja mówię tu o latach 2008, wiesz, to jakieś... Kochani. No. I teraz uwaga, bo nie wiem jak. Aha, to jakoś Karol na grupce znalazł. Ale znalazł, ma link do archiwum z wszystkimi filmami Testowirona, na który patrzycie teraz. Na tym linku jest ze 400 filmów. No, matko, 500. Nie, 407. O, Legia. Dajmy, zobaczmy. No zawsze pokazywał on... To, o Jezu, to muszę kontekstu trochę. Włodek. Testowiron bardzo często w swoich filmie... Znaczy po pierwsze nie pokazywał twarzy nigdy. Bardzo często pokazywał przyrządzanie potraw, przyrządzanie napojów. Głównie były to napoje wysokobiałkowe i potrawy wysokobiałkowe, albowiem Łukasz był czynnym... Kulturystą. Czynnym uczestnikiem właśnie siłowni. Bardzo dbał o swoje ciało i bardzo śmiał się z Polaków, którzy nie dbają o swoje ciała. Nauczymy się mnożenia z Testo, różnych wzorów. Stary, to Testo, proszę cię. Proszę cię. Jak zobaczysz Testowirona, który w lustrze pokazuje na przykład swoje umięśnione nogi i coś tłumaczy, to znaczy, że to jest to. Kibice, tak? Narodowcy, patrzcie, jak będziecie napierdalali. Widzicie to, kurde? No co wy tam macie? Wypaliliście się. Nóżki jak patyczki, kurde. Ale mam nogi konkretnie. Już niedługo. Już jadę po was, kurde. Nie jechał. No dobra, no ja znam Testowirona z tego filmiku, z którego pewnie większość go zna, czyli Bogactwo, część główna. Tak? To jest jego najpopularniejszy filmik? Nie wiem. Wydawało mi się, że tak. W moim życiu ja bym chyba powiedział, że tak. Że to jest... Z którego to filmu wynika, że Łukasz pojechał do Stanów i tam dostał jakąś dobrze płatną pracę i się ustawił. I go wszystko stać. Tak, i się ustawił. Była konspiracja a propos tego jego bogactwa. Że nie był wtedy. Pamiętam wtedy, z tego jak już 2008-2009 roku, że po tym filmiku Bogactwo, część główna, gdzie on chodził i mówił, że ma tu szczoteczki, to jest jego kibel pierwszy, ulubiony i tak dalej. Ktoś mówił, że tak naprawdę Łukasz mieszka w Stanach, ale to są wcale nie jego rzeczy i to nie są jego mieszkania, tylko on na przykład jest tam jakimś albo ogrodnikiem, albo sprząta, albo robi jakieś prace w tych domach i pokazuje nie swoje rzeczy. Ale jednak, no takimi rzeczami jak na przykład zegarki. To jest bogactwo. Jest Bogactwo, część pierwsza. I Bogactwo, część druga, główna. To jest rok, kwiecień 2009 roku. To jest Bogactwo, część główna. Nie, to było intro. To jest Bogactwo, intro. Bogactwo, część pierwsza, ale nie. Syny, to jest takie intro. Koniec, kurwa. On wyprzedzał wiele epok. Ja myślę, że my jeszcze nie dogoniliśmy. Bogactwo, część główna, skurwysyny. To jest on? Tak. Tutaj? On jest tutaj w ogóle, nie wiem czy zauważyłeś, to jest wpleciony w... Nie wiem czy znasz słynny obraz Żydówka z pomarańczami pana Gierymskiego i on jest tu Testo, jest wmeszapowany w dzieło polskiego malarstwa.
To jest mój budzik! To jest jego budzik. To ten filmik znam, on biegnie po schodach. Ja myślę, że to wszyscy znają. Ja sami widzicie, że jak gesy potrafią sprzedać coś, kurwa. No i tu pokazuje, że ma też szczoteczkę, pulsonik, tego jeszcze nie ma w Europie. Okay, wiesz co? Teraz mam zagadkę dla was, Polaczki. Jaki jest tytuł książki, którą czytam obecnie do mojej ulubionej stacji radiowej Drone Zone? Jaki jest tytuł książki, Karol? No? Nie wiem. Ferdydurka. Czemu kto odgadnie? A czemu Ferdydurka? No takie była odpowiedź, nie będę jakiego było pytanie. A jaki jest tytuł książki, którą czytam obecnie? Nie, ale on nie odpowiadał tutaj. To ale on to jakoś podpowiedział. On to jakoś podpowiedział. Ja pierdolę. Proszę szaleństwo. A! Widzieliście Fahrenheit Diora? Ja teraz tak. Końcówki. To są główki zapasowe do szczoteczek, a tutaj... Znaczy, jeżeli chodzi o jakby dbanie o siebie, to widać, że do przodu. Dobrze, ale... i teraz mi powiedz, Karol. Nie wiem, w co wejść. Stary, nie wiem. Dawaj pierwszy, no lecimy po prostu. I odgadł, jaki jest tytuł książki, którego czytam obecnie do mojego ulubionego radia Drone Zone. Odpowiedź. Ferdydurkę. 30th Dorky. Dorky, czyli klucz do 30-ka, skurwysyny. Autorstwa Dolnego Prowicza, oczywiście po angielsku. Po angielsku! Nie. Myślisz, że on nie lubił być sam tego w sobie, że był z Polski? Czemu czytał Ferdydurkę po angielsku? Po wypowiedziach sugeruję, że mu to mogło przeszkadzać. To jest faktycznie pana opinia na temat Polaków jako narodu, czy to... Przede wszystkim jest satyra. Proszę pana, jest to satyra. Jak pan sam może teraz wnioskować z naszej rozmowy. Sam jestem Polakiem, mówię po polsku i wie pan, no to było troszeczkę niepoważne, gdybym rozumie pan, mówił takie rzeczy na temat swojej osoby, także to jest wszystko oczywiście satyra. A tak jak powiedziałem, miałem prawo opublikować, co mi się podobało i to, co ludzie o tym myślą, to jest ich wyłącznie prywatna sprawa. Bo ja ci mogę powiedzieć dobre filmiki, które znam, które mogą być z YouTube'a. Świetna jest Nauka Całego Znaczonych, gdzie on uczy całkowania. Tylko to jest też znany filmik, nie? To nie jest coś takiego deep. Jak tam kurde, patrzcie, my Żydzi potrafimy wszystko. Na przykład teraz wam wytłumaczę, co to jest całka oznaczona polskiej śmieci, Co? Karol, co to jest w ogóle? No i ja nie widziałem, że on się tak odżył. Ale on będzie cię uczył Całego Znaczonych. I zrobi to, ja się nie znam na Całego Znaczonych, ale wygląda jakby wiedział, co mówi. Testował wszystko, wytłumaczy żydowską metodą. Patrzcie, ja pierdolę. Jest najlepszy, dawaj, nic nie przepraszam. Teraz tak, kurwa. Tutaj macie zero, nie? Tak jest. Macie tutaj funkcję, F od X w tym punkcie, a tu w tym punkcie macie skurwysyny polski śmieci, SX dodać delta X, nie? Tak jest. Dla Eweliny i chłopaka do polskich zwierząt, tu macie dalsze wytłumaczenie, I dużo blurowania, wiem. Zdefiniujmy sobie tą powierzchnię tutaj, ja nie umiem. Jako funkcję pola od X w punkcie X dla wartości w L od X, synu. A teraz podobnie do tego będzie, No ale to skąd wiesz, że on to znaczy, po prostu się nauczy i po prostu to podaje dalej. Chodzi mi o to, że bardzo łatwo po jednym filmiku można pomyśleć, że Testo to jest jakiś siłkowy ogr, który biega i krzyczy Polska, Polaczki i tak dalej, nie? Aha. A on potem wrzuca, wiesz, filmik, gdzie ci jednak tłumaczy coś matematycznego. I to nie takie typu 2 plus 2... I znaczy ja... Potęgi ja nawet nie wiem, czy to jest poprawnie. Ja po prostu zakładam, że to jest poprawnie. Myślałem, że kiedyś będę musiał sobie to włączyć. Oto jestem. Stary. Niczego nie zrozumiałem, aż do tej pory, kiedy klejnot Nilu mi to... Dziękuję ci, Testo. Końcu garnęcia, gdzie mówisz? Najciekawsze jest to, że on to wszystko dobrze wytłumaczył. No właśnie, no bo ja nie znam. Jeżeli ktoś zna całkiem, ale nie, no wydaje mi się, że poprawnie. Oto że... nadszedł dzień, w którym jestem na studiach i mam z tego wykład. Testo miał rację, profesora. No jak tam, biedaki pierdolone? Dzisiaj będziemy robili lody, brakuje tylko jeszcze splendy. Póki skoczę po splendę, zapraszam na małą niespodziankę. Gotowania są też fajne, lubię gotowania. Koszulki, Adidasa i Rolexa za 8000 dolarów, tak więc, To wiadro z mlekiem, kurwa. Dalej z tym chodzisz, paciarze,
Mamy mleczka, około 350 ml. On był bardzo dokładny, jeżeli chodzi o robienie porcji, no bo białeczko, ważna siłeczka. Nie, to nie są żarty. To widać było, że wie o co chodzi. Co proszę bardzo. Co robimy? A dlaczego sam no robimy? Szek proteinowy, no jak? To jest Splenda. Nie wiem właśnie, co to jest Splenda. Uuu, toksyczny słodzik. ABC Zdrowie podaje. Oj, test, otryłeś się Splendą. Stary, ja nie wiem, co mam tu włączyć. No bo nie, bo szybko lecimy, a tutaj są dobre rzeczy. To znam też te z tymi skarpetkami, czekaj. To kojarzę, tak. Pierwszą metodą, jaką stosują przygłupy na polskich forach dyskusyjnych, żeby stworzyć iluzję, pozor, że są mądrzy, to po prostu zaczynają mówić, jacy to oni nie są wykształceni. No. Są okazje, przy których wspomnienie o tym, jaki ty jesteś wykształcony, blędzior i te inne chłopki. Blędzior, nie wiem, co jest blędzior. Jest odpowiedni. I te momenty to są podczas wywiadu o pracę, podczas rozmowy o pracy, albo kiedy chcesz laskę wyrwać z baru, nie? Bo zaimponować kumplom. Takie filmiki też są. Jak... To też jest piękne. Teraz tak, patrzymy tutaj na te 500 filmów. Tak. One się w pewnym momencie urywają gdzieś tam w roku 2012, tak? Mniej więcej, tak. Według tej rozpiski tutaj. Tak, nie, 13, przepraszam. 13, tak. Ostatni film tutaj jest napisany, jest po prostu Polska. A, to jest w ogóle z tego ostatni film. Ten Nostarz to jest w ogóle jego ostatni film. To jest ciekawe. No. Okej. Okay. Czyli on na tym skończył swoje dzieło. Czyli przekazał Polsce nosacza. Pokazał Polakom Polaka i odszedł. Ich prawdziwą twarz w memie i odszedł. Wybitny koleś. Dlaczego Cytowirą przestał działać? Stary, jest artykuł na temat. Dla jednych szaleniec i antypolach, dla drugich to geniusz zła. No, jedno i drugie brzmi źle. Stary, ktoś napisał pracę naukową, pracę magisterską. Stereotyp i autostereotyp Polski i Polaków w filmach Testowirona, praca magisterska na to jest jego film. O, to on! Dzwonię w imieniu anonimowej społeczności internetowej i mam do pana kilka pytań. Pierwsze pytanie. Co sądzi pan na temat pogróżek? Mianowicie ktoś mówi, że chcą się dobrać do pana i podesłać na przykład te materiały do lokalnych społeczności katolickich. Co pan na ten temat sądzi? A co pan ma na myśli, mówiąc lokalne społeczności katolickie? Tutaj czy w Polsce? Tam u pana. Proszę pana, jakie jest moje zdanie na ten temat? Materiał został opublikowany, każdy ma prawo robić z tymi materiałami, co mu się podoba, także wie pan, nie ma wpływu na to, co zostanie zrobione. A co o tym myślę? Boże, zobaczymy. Nie wiedziałeś, że z wywiadu. Jezu, test to do impo. Boże. Nie dałbym rady, bałbym się. Bałbym się, że pokaże mi swoje udo czy coś. W ogóle jak inaczej mówi, nie? Ale jak bo się właśnie wypowiada. O to chodzi, no właśnie, that's co? The point, więc... O co chodzi? Że test to to właśnie, to jest so tak more than that, że jest no. Wielowymiarowy. Tak, so more than that, so much more. Złapnij Polaczku, no! Chodź tu! Wezmę mi! Dawaj, no masz! Także tak, no kurczę, co ja mogę więcej powiedzieć? Ja się naprawdę bardzo cieszę, że to archiwum istnieje. W ogóle jak się pisze Łukasz Stanisławowski, to podpowiada Łukasz Stanisławowski nie żyje. Tak, bo było dużo memów o tym, że on nie żyje. Było bardzo dużo memów, to wiesz, to też nie było, bo wiesz, no umówmy się, to był człowiek, który wywoływał, delikatnie mówiąc, duży hejt. I to wtedy. I on ten hejt napędzał, więc więc nic dziwnego, że też robili mu klepsydry i tak dalej, ale jednak ja uważam, że jako postać, która zapisała się w historii polskiego internetu, to jest mi ciężko znaleźć kogoś, kto mógłby dorównać, jeżeli chodzi o takie bycie OG, nie? Nie sprzedał się nigdy, wiesz, jakby on był zawsze poza systemem i to zawsze było jakieś takie... Czy on się wszystkim podoba? No nie, no jasne, że nie. Czy część z was na przykład ogląda to i myśli sobie, rany boskie, czemu wy to pokazujecie? W porządku, it's okay, ale na początku 2009 roku mało kto na YouTubie pokazał swoją twarz o czymś takim jak trolling, nikt nie słyszał. Przez co, gdy Testowiron wrzucił do sieci film Kononowicz w raju, gdzie wulgarnie obrażał Polaków i chwalił się swoim bogactwem w USA, to nie mogło przejść bez echa. Od razu zdobył popularność, widząc to, jak dobrze klikają się jego filmy, ten kontynuował działalność. Im częściej wrzucał filmy, tym bardziej narastały kontrowersje wokół jego osoby. Na swoich filmach często w sposób wulgarny odnosił się do Polski. Do tego często obrażał wiarę katolicką, mówił, że modli się do Lucyfera, żeby dostać nowego Rolexa. Do tego znając podejście narodowców do Żydów, mówił otwarcie, kim jest, że nazywa się Peter Zinnerman i Polska ma oddać wszystkie synagogi Izraelowi. Były tego typu treści. I uwaga, ruch narodowy bardzo chciał wykraść dane Testowirona, lecz dopiero akcja Cebulasz z kropkami pisane przyniosła efekt, kocham. To jest nasza historia, Włodz. To jest też nasza młodość. Wyciekły bowiem dane Testowirona i tak Testowironem okazał się być Łukasz Stanisławowski, urodzony 25 lipca 79 w Morągu. Ukończył on... To jest jego zdjęcie nawet. Tak. Łukasz Stanisławowski działał pod pseudonimem Testo, klejnął pomarańczy
Tańcza po wojnie zdradzony, musiał uciekać przez... No nie, to jest dopisane przez SBZ, co? No nie, no, ale, czekaj, ale to są jego prawdziwe zdjęcia. To są jego prawdziwe zdjęcia, no. W sensie z dowodu, z jakiejś książeczki wojskowej, czy co? Ale to patrz, za młodu, bardzo taki przystojny chłopak. Tu trochę przytył. Tutaj przytył i widać, że jak poleciał do Stanów, to chciał wrócić do... A może to jeszcze były jeszcze Stany, nie? Łącznie testowinem nagrał około 500 filmów, dokładna filma nie jest doszacowana, ponieważ bardzo często zostawały one ograniczenia 18+, po tym testo je usuwał. Po odkryciu tożsamości przyznał... O! Po odkryciu tożsamości przyznał, że to, co wygadywał w filmach, to tylko głupie żarty. Ja chcę taki filmik, gdzie on przyznaje. Do dziś testowiron wzbudza mieszane uczucia. Z jednej strony uznawany za mistrza satyry, z drugiej sesji za antypolaka, gbura i chama rzucającego cały czas wulgaryzmami. Moim zdaniem obie te wersje są prawdziwe. Obie. Matko jest stary, nawet na Dzienniki Zachodnie testowiron, największy prowokator polskiego internetu, obchodzi 43 urodziny. Ale stary, jaki miał brzuch? Teraz mam najlepszy brzuch! Ktoś mi powiedział, że kiedyś miał lepszy brzuch. O, to są te pomarańczki, nie... które... O, to! A to nie jest filmik. To jest tylko... A to jest na YouTubie. Testowiron daje pomarańcze, bo on ci mówi, daje ci polaczku pomarańcze, coś takiego. A kurwa, nie dla psa, kurwa, nie dla śmiecia, dla pana to. Jak się czujesz teraz? Bo mi się młodość, bo studia mi się przypomniały. Ja tego nie oglądałem. Ja na studiach, no 2008 na studiach się siedziało, oglądało się testy, te pierwsze rzeczy. Jeżeli ktoś z was, również, na pewno to nie będzie dużo osób, ale wiem, że jesteście tam, ci nieliczni, którzy pamiętacie i szanujecie pamięć po wielkim Polaku, jakim testowiron był, możecie zarzucić czymś ciekawym, co naprawdę jest ciekawe, to w mailach śmiało przyjmie. Michał napisał: witam szanownych prowadzących, zacząłem oglądać odcinek 1.9.3 i musiałem od razu przerwać, żeby do was napisać, że ja nie wpadłem na to już wczoraj. Po co Karol ma jeździć do Krakowa albo do Wilczki? Po co Wodek ma jeździć do Warszawy? Nie możecie się spotkać gdzieś na parkingu pod Kielcami lub Radomiem. Jezu, ewentualnie, jak pokazuje trasa alternatywa pod Podkowem, zamiast 4 godzin dojazdu i 4 powrotu, co 2 tygodnie na głowę będzie 2 godziny tu, 2 godziny. Na co tydzień. Wiem, że Nobel mi nie grozi, ale biorę po 200 z każdej drużyny i piorę. Odpowiem, głupi pomysł. Mi do mnie w ogóle nie przemawia. No, odcinki za to nie są takie złe. A, w czym sensie? No tak. Nie podoba ci się? No jakoś nie. A ty, Mateusz, co myślisz? Nie, bo nie powiem panu. Nie powiem. Kuba nam jeszcze chciał powiedzieć, że fajnie, że robimy te odcinki. Dzięki, Kuba. Że to, co robicie, ma wartość dla mnie dużą. Ten odcinek też? Pozdrawiam cię, krótko, nigdy się nie zmieniajcie, albo zmieniajcie się właśnie, nie wiem, róbcie, co potrzebujecie, kim jestem, żeby wam to mówić. Wife? A jest 34. Ja wiem. A daj mi jeszcze jedną szansę, bo jest taki filmik, gdzie to, o Jezu, może ktoś z was to po prostu znajdzie i podeśle. Jest filmik, jak Testo pokazuje Rolexa, że go ma świeżutki w pudełeczku, wyjęty z tymi wszystkimi metkami, no widać, że nówka, i dzwoni do polskiego salonu z zegarkami i pyta o dostępność tego modelu, który on ma, tylko jakby nie zdradza, że on go ma, i pyta o cenę, żeby jakby udowodnić hejterom, że ten zegarek, który on ma, jest tyle wart, ile jest wart. I ten pan podaje, no, zegarek z tą bransoletą w tej wersji kosztowałoby tyle i tyle, nie? I on się, a, dziękuję bardzo. I to jest taki krótki filmik, że historia. Drodzy państwo, dziękuję wam bardzo. Jeszcze filmu było 500, stary. No, Rolexy nie są najważniejsze w życiu, ale jak widać, w życiu testy były. Okej, dziękujemy wam bardzo za wspólnie spędzony tydzień z lekkostronniczymi i wy po obejrzeniu lekkostronniczych sami stajecie się lekkostronniczy. Yes. A co się z tym dalej robi, to już tylko wy wiecie, bo weekend przed nami. Dokładnie. Każdy ma jakieś inne plany. Więc bawcie się dobrze, a my po prostu spotkajmy się w tygodniu przyszłym. Gdzie będziemy w ogóle? Gdzie idziemy? A będziemy... No, tak. No, ale to zostawmy w przyszłości. Tymczasem trzymajcie się i bądźcie... Lekko! Stronniczy, ja się nie ruszę. Bydaki. Ladies and gentlemen, the weekend. Ja pierdolę.